W dwóch poprzednich filmach zajmowaliśmy się analizą zmienności danych, które tutaj mam zgromadzone w tej tabelce. Najpierw obliczyliśmy wartość średnią, obliczyliśmy sumę kwadratów odchyleń od tej wartości średniej dla, dla całej naszej próby. W drugim filmie zajęliśmy się analizą zmienności w ramach poszczególnych grup, no bo te dane mamy podzielone na, na trzy grupy, i analizą zmienności pomiędzy, pomiędzy grupami, czyli podzieliliśmy tę zmienność na takie dwie części. Jedną związaną ze zmiennością w ramach grup, wewnątrz grup, a drugą zmienność pomiędzy, pomiędzy grupami. No i liczyliśmy, ile jest stopni swobody dla każdej z tych wariancji, i to robiliśmy w drugim filmie. Teraz w tym filmie zajmiemy się testowaniem pewnej prostej hipotezy statystycznej. No i zanim do tego przejdziemy, to może, żeby lepiej sobie zwizualizować, o co tu w ogóle chodzi, to może dodamy jakiś kontekst. Do, do tych naszych rozważań, no bo do tej pory to były jakieś abstrakcyjne liczby, które tutaj dodawaliśmy, dzieliliśmy i tak dalej. Teraz może dodajmy do tego jakąś treść. Więc wyobraźmy sobie, że te dane w tabeli reprezentują wyniki jakiegoś eksperymentu, który polega na przykład na tym, że testujemy jakieś lekarstwo, czy jakiś rodzaj jedzenia, no niech będzie jedzenie. Powiedzmy, że mamy trzy grupy osób, którym dajemy różne rodzaje jedzenia. No, i te różne rodzaje jedzenia tutaj reprezentowane są przez te trzy kolumny w naszej tabeli. Czyli mamy jedzenie typu 1, jedzenie typu 2 i jedzenie typu 3. No i powiedzmy, że testowane osoby zjadają to jedzenie, a potem wykonują jakiś test. No i tutaj w tabeli mamy jakieś wyniki tego testu. No i teraz chcemy zobaczyć, czy to, jaki rodzaj jedzenia osoby otrzymały, wpływa. Istotnie na wyniki tych testów. No i odpowiedź na to pytanie jest taka oczywista, dlatego że nawet te osoby, które dostają to samo jedzenie, otrzymują różne wyniki. Na przykład tutaj mają różne wyniki, tutaj też, w ramach jednej grupy. Czy jest pewien rozrzut, prawdopodobnie losowy, wewnątrz poszczególnych grup, no ale też jest rozrzut pomiędzy grupami. No i teraz, jak rozstrzygnąć, czy ten rozrzut pomiędzy grupami jest również losowy, czy może jednak jest on istotny. I większy niż ten losowy rozrzut wewnątrz poszczególnych grup. No i analizą tego właśnie teraz się zajmiemy. No więc po pierwsze, musimy sobie wyobrazić, że dla każdej z tych grup istnieje jakaś średnia. Średnia wartość w wyniku tego testu. No to więc powiedzmy, że ta średnia wartość dla, dla tej pierwszej grupy to jest mi1. I ta średnia wartość to nie jest ta średnia wartość z próby, którą tutaj mieliśmy. Dlatego że ta średnia wartość, którą tu wyliczyliśmy, to jest średnia wartość tylko z tych trzech liczb. A to nie musi być dokładnie równe tej prawdziwej średniej dla, nie wiem, dla wszystkich ludzi na Ziemi, gdyby wszystkich można było przebadać. Tylko to jest średnia dla tych trzech, które akurat dały się przebadać. No więc ta średnia, którą tutaj wyliczyliśmy, jest, to się uczenie mówi, estymatorem tej średniej, czy jakimś przybliżeniem tej średniej. No a my pytamy, jaka jest zależność pomiędzy tymi prawdziwymi średnimi, czyli powiedzmy, że ta druga grupa też ma jakąś prawdziwą średnią. Jakim przybliżeniem jest ta czwórka, ale, ale to nie musi być dokładnie równe 4. No i jest ta trzecia średnia. Ten trzeci, ta trzecia grupa też ma jakąś swoją prawdziwą średnią. No i teraz pytamy o to, czy te prawdziwe średnie są sobie równe, czy nie. My tych wartości, tych prawdziwych średnich nie znamy. Mamy tutaj jakieś ich estymatory, czy jakieś ich przybliżenia. No, ale one też w sposób losowy są rozrzucone, i teraz pytanie, czy te prawdziwe średnie są sobie równe, czy nie, jest, jest istotne i będziemy się nim teraz zajmować. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że możemy odpowiedzieć na to pytanie tylko z pewnym prawdopodobieństwem. Znaczy, tylko z pewnym prawdopodobieństwem możemy tę hipotezę, którą tutaj napisałem, potwierdzić lub odrzucić. No dobrze, no to po kolei. Powiedzmy, że sobie nazwę. Że moja hipoteza zerowa, H0, brzmi, że jedzenie nie ma znaczenia. Jedzenie nie ma znaczenia. Co jest? Można wysłowić w ten sposób, że wartości tych średnich są sobie równe. Te trzy średnie są to sobie równe. Teraz alternatywna hipoteza jest taka, że jedzenie ma znaczenie. Jedzenie ma znaczenie. Czyli że te średnie nie są sobie równe, no dobrze, teraz musimy założyć jeszcze pewien poziom istotności. Powiedzmy, że weźmiemy sobie poziom istotności równy 1 dziesiąta. No i to jest odzwierciedlenie tego faktu, który mówiłem, że możemy rozstrzygać pomiędzy hipotezami, ale tylko z pewnym prawdopodobieństwem. No i przyjęcie poziomu istotności równego 1 dziesiąta mówi nam, że jeżeli. Przy założeniu takiej hipotezy zerowej, czyli tego, że te średnie są sobie równe, prawdopodobieństwo uzyskania takiego rozrzutu, jaki tutaj mamy, jest mniejsze niż ten założony poziom istotności, czyli 1 dziesiąta, czy jak to woli 10%, no to możemy tę hipotezę odrzucić przy takim poziomie istotności. Natomiast jeżeli prawdopodobieństwo uzyskania takiego rozrzutu w pojedynczym pomiarze, jaki mamy w tej tabeli, jest większe niż 1 dziesiąta, no to wtedy nie, nie możemy odrzucić naszej hipotezy zerowej. Dobrze, to to są nasze założenia. No i teraz przystępujemy do rachunków. Po pierwsze, musimy obliczyć coś, co się nazywa wartością statystyki F. F statystyka. F to jest od nazwiska Fischera, biologa, który się zajmował takimi rzeczami, analizą populacji i tak dalej. No i on stosował jako pierwszy takie metody, właśnie statystyczne. No i wartość tej statystyki F. To jest stosunek tych dwóch wariancji, które tutaj wyliczyliśmy. Więc tak, w liczniku musimy mieć sumę tych kwadratów odchyleń pomiędzy różnymi grupami. Czyli to, co tutaj było podzielone przez liczbę stopni swobody, która była w tym wypadku równa n-1. Natomiast w mianowniku będziemy mieli sumę tych kwadratów standardowych odchyleń. Wewnątrz grupy podzielone przez liczbę stopni swobody, czyli n razy m-1. No to są te, te wielkości, które tutaj były napisane, no więc my wiemy, ile, ile one są w naszym przypadku. W naszym przypadku tutaj mamy 24, a liczba stopni swobody jest 2, a w mianowniku mamy 6, a liczba stopni swobody też jest 6. No i widzimy, że im większa część rozrzutu przypada na ten rozrzut pomiędzy różnymi grupami, tym większy będzie licznik tego ułamka. Natomiast im większa część rozrzutu, rozrzutu przypada na rozrzut wewnątrz grup, tym większy będzie mianownik tego ułamka. Czyli ten ułamek będzie tym większy. Im więcej tego, tej, tej zmienności przypada na rozrzut pomiędzy grupami w porównaniu z rozrzutem wewnątrz poszczególnych grup. No i możemy obliczyć, jak to jest dla, dla tego naszego konkretnego przypadku. Tutaj w liczniku będziemy mieli 24 podzielić na 2, czyli będzie 12, w mianowniku jest 6 na 6, 1, czyli wartość tej naszej statystyki jest równa 12. No bo. Zdecydowana większość rozrzutu, który obliczyliśmy, tej zmienności, przypada na rozrzut pomiędzy grupami. Rozrzut pomiędzy grupami jest dużo większy niż rozrzut wewnątrz grup. No dobrze, a teraz, żeby rozstrzygnąć, to musimy to porównać z jakimiś wartościami sta statystyki, które są w tablicach. No ja tutaj mam takie tablice przygotowane, i z tych tablic odczytamy sobie pewną wartość krytyczną tej statystyki f. Wartość krytyczna statystyki f. Co to jest wartość krytyczna? Wartość krytyczna to jest taka wartość, że prawdopodobieństwo uzyskania tak dużej wartości statystyki lub większej jest równe temu zadanemu poziomowi istotności. Więc jeżeli wartość statystyki, którą obliczyliśmy do naszej próby losowej, jest większa niż ta wartość krytyczna, to oznacza, że prawdopodobieństwo jej otrzymania jest na pewno mniejsze niż. Ten poziom istotności, jaki mamy przyjęty. No więc musimy teraz sprawdzić, jaka jest wartość krytyczna naszej, naszej statystyki dla takiego poziomu istotności i takiej liczby stopni swobody, jak tutaj mamy, czyli 2 stopnie swobody w liczniku, 6 stopni swobody w mianowniku. Tutaj mam z internetu taką tabelę, jest screenshot z przeglądarki, tutaj jest adres, możecie sobie to znaleźć, jak będziecie potrzebować. Więc stopni swobody w liczniku mieliśmy 2, w mianowniku liczbę stopni swobody mieliśmy 6. Poziom istotności rzeczywiście jest 1 dziesiąta tutaj. No a wartość krytyczna statystyki jest napisana tutaj, że to będzie 3,46 i tak dalej. Czyli to jest 3,46 i tak dalej. Jeszcze sprawdzę, czy się nie pomyliłem. No dobrze. Więc widzimy, że ta wartość krytyczna jest dużo mniejsza niż ta wartość, którą tutaj wyliczyliśmy. Czyli rzeczywiście ta zmienność pomiędzy różnymi grupami jest dużo większa niż ta zmienność wewnątrz grup, a zatem przy zadanym tutaj poziomie istotności musimy odrzucić naszą hipotezę zerową, która mówiła, że jedzenie nie miało znaczenia. Czyli przy tym poziomie istotności, jaki tutaj mamy zadany, możemy stwierdzić, że jedzenie ma znaczenie. I ten, te różnice pomiędzy tymi średnimi nie są czysto losowe, ale jedzenie rzeczywiście istotnie wpływa na wyniki uzyskiwane w testach przy tym poziomie istotności, jaki sobie założyliśmy.